witajcie. Z tej strony Ewelina i mój synek Maciuś. Jak wiecie, mieszkam w Jankowicach. Jestem mieszkanką powiatu pszczyńskiego. Poczułam taki zew serca i potrzebę, żeby powiedzieć do was, mieszkańcy Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, moi bliscy, moi krewni, moi znajomi z pracy, koleżanki, koledzy. Jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to byłam bardzo szczęśliwa. Wszystko wydawało się iść w najlepszym kierunku, jak powinno być. No ale niestety życie pokazało zupełnie inny scenariusz. Okazało się, jak wiecie zresztą, że moje dzieciątko jest bardzo chore. Świat mi się zawalił, bo każda mama tak naprawdę chce dla swojego dziecka tego, co najlepsze i chce, żeby było zdrowe, szczęśliwe i żeby się dobrze rozwijało. Maciuś bardzo dużo już przeszedł. Spędzaliśmy mnóstwo czasu w szpitalach, miał mnóstwo badań, mnóstwo konsultacji, a teraz jest ciężka, żmudna rehabilitacja. Ale też chciałam wam powiedzieć, że Maciuś to jest fantastyczny chłopak. Jest kochany, jest cudowny i staram się zapewnić mu dzieciństwo najlepsze, jak tylko potrafię, mimo tych przeciwności. Piszecie do mnie, widzę wasze wsparcie, zaczynacie działać dla nas, żeby nam pomóc i to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne i ważne. Słuchajcie, nie jest mi łatwo prosić o pomoc, ale bez was to po prostu... To się po prostu nie uda. Potrzebuję waszego wsparcia i pomocy. I Maciuś też potrzebuje. Ja naprawdę wierzę i wiem, że tak będzie. Że będzie taki czas, kiedy ja pójdę z moim dzieckiem na spacer po pszczyńskim parku, żeby mu pokazać zamek. On pójdzie ze mną za rączkę i będziemy rozmawiać ze sobą. A nawet może będę go gonić. Będzie mi uciekał, bo posunął, bo charakter to on ma. Słuchajcie, to małżeństwo potrzebuje. Potrzebuje was. Bądźcie z nami. Ta rola taka, że proszę, wcale nie jest prosta, ale potrzebuję mojego dziecka. Każda mama by zrobiła wszystko, żeby dziecko was temu pomóc. No ja też chcę, żeby moje dziecko miało szansę. Pomóżcie nam, bądźcie z nami. Chciałabym naprawdę za to podziękować, za dotychczasowe wsparcie. I prosić o kolejne działania na rzecz Maciusia. Ja wiem, że nam się uda. I Maciuś będzie miał lepsze życie. Jak będzie dużo, mam nadzieję, że będzie mógł mieć dobro, że będzie dobrym człowiekiem. Sobie wszystko, żeby na tego. No tak jak kochałam. Wszystkiego dobrego wam życzę. Na razie.